Mam na imię Jurand, jestem ze Szczecina. Oto mój list, który przesłałem do kancelarii prezydenta w dniu 24 sierpnia w obronie niezależności sądów. Szanowny panie prezydencie, do czasu zawetowania dwóch ustaw o Sądzie Najwyższym przebieg pańskiej prezydentury wskazywał, że zapisze się pan w historii Polski jako jedna z jej najbardziej haniebnych postaci. To pan, wielokrotnie łamiąc konstytucję, podpisując wszelkie niezgodne z prawem ustawy, doprowadził do paraliżu demokracji oraz tego, że Polska, dotychczas poważny i szanowany partner w Unii Europejskiej, stała się chorym człowiekiem Europy i świata. Przedmiotem licznych postępowań instytucji europejskich związanych z łamaniem praworządności w Polsce. W świetle powyższego oraz faktu podpisania przez pana równie niekonstytucyjnej ustawy o sądach powszechnych, stwarzającej podwaliny dla państwa policyjnego, z rezerwą podszedłem do pańskiego weta dwóch pozostałych ustaw. Szeregowy poseł z Nowogrodzkiej wcale nie wydawał mi się tymi wetami zaskoczony. Czyż nie było to obliczone na to, że, cytując klasyka, ciemny lud to kupi? Już niewiele czasu pozostało do przedstawienia zapowiedzianych przez pana projektów tych dwóch ustaw. Opinia publiczna jakoś nie słyszy o wspomnianych spotkaniach z niezależnymi ekspertami lub szerokich konsultacjach społecznych. Chcę jednak wierzyć, że prezydenckie projekty nie będą wierną kopią zawetowanych ustaw z nieistotnymi kosmetycznymi zmianami, lecz autentycznymi, niezależnymi projektami zgodnymi z konstytucją. Jest to pana jedyna i ostatnia już szansa zapisania się w historii jako prezydent Rzeczypospolitej.